1000 km przy minus 40 stopniach Celsjusza i wietrze o prędkości 100 km na godzinę w 5 dni? Brzmi niemożliwie, a jednak jest mały bohater, dla którego taka przebieżka jest jak poranny jogging. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednej z najbardziej wytrzymałych i odpornych na trudne warunki pogodowe psów świata. Syberian Husky jest pierwotną rasą pochodzącą, jak pełna nazwa mówi, z Syberii, a dokładniej jej północnej części. Dokładnie tę rasę stworzyło plemię Czukczów około 3000 lat temu, kiedy klimat uległ ochłodzeniu. Prowadzili osiadły tryb życia w głębi lądu, co zmuszało ich do pokonywania dużych odległości w trudnych już wtedy warunkach. Oczywiście, aby polować. Potrzebowali do pomocy zwierzę silne, wytrzymałe fizycznie, niewielkie i odporne na zmęczenie. Tak zaczęła właśnie powstawać ta rasa. Samce były przez Czukczów kastrowane. Nie tylko po to, żeby się niekontrolowanie nie rozmnażały, ale po to, żeby zwierzęta miały tłuszcz na ciele pomagający organizmowi między innymi z temperaturą i długimi dystansami. W 1909 roku psy te zostały sprowadzone do Kanady celem udziału w wyścigach zaprzęgów. Ku zdziwieniu wszystkim, te niepozorne psiaki zajęły trzecie miejsce. Potem rasa cieszyła się falą wyścigowych sukcesów, zwłaszcza zaprzęg Leonarda Sapelli, którego psy dały początek hodowli rasy w Ameryce Północnej. Psy zaczęto używać nie tylko w wyścigach, ale również w transporcie. Dopiero w latach 1950-1960 pierwsze psy trafiły do Europy. Husky są średniej wielkości psami, o wadze około 30 kg. Suczki są nieco lżejsze. Istnieje wiele odmian barwnych tej rasy, jednak cechą przeważnie wspólną jest charakterystyczna maska na pysku psa. Te oczy w kształcie migdałów, które również mają wiele barw. Charakterystyczna dla Husky jest tendencja posiadania różnokolorowych oczu, na przykład jedno niebieskie, a drugie brązowe, no i dokładnie właśnie tak jak posiada Hasa. Mają trójkątnie kudłate uszy, lekko zaokrąglone na końcach, a do tego skierowane do przodu. Husky słyną z tego, że okropnie linieją, więc nie jest to pies dla osób lubiących czyste, niezakłaczone kanapy. Delikatnie pomaga oczywiście wyczesywanie raz lub dwa razy w tygodniu, no ale jak widzicie, tych włosów troszkę tutaj leci. Ja zaraz po przytuleniu mam tego faktycznie dużo na ubraniu. No ale takie już te psiaki są i za to trzeba je kochać. Mają one oczywiście podszerstek i liśniącą sierść. Jeżeli sierść jest matowa lub przerzedzona, warto przeanalizować dietę psa lub udać się po prostu do weterynarza. Psy te z reguły powinny linieć dwa razy w roku, na wiosnę i na sezon jesienno-zimowy, ale niestety większość tych psiaków ląduje w dogrzewanych domach, gdzie gubią sierść po prostu na potęgę. I to właśnie w tym najgorszym okresie grzewczym powinno się wyczesywać Husky codziennie. Oczywiście, jeżeli nie chcemy utopić się w psim futrze. Jeśli chodzi o inne elementy pielęgnacji, na przykład kąpiele, nie robimy raczej tego za często, jak w sumie u większości psów. Zbyt częste zmywanie zniszczy naturalną ochronę skóry, jak i sierść może częściowo utracić swoją odporność na zimno. Husky nienawidzą ciepła. Znoszą je naprawdę źle i nic w tym dziwnego. Zostały stworzone tak, aby znosić ujemne temperatury, naprawdę bardzo niskie temperatury, a nie na odwrót. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że na urlop do ciepłych krajów psiaka ze sobą nie zabierzemy, bo może się to dla niego skończyć fatalnie. Jeśli chodzi o karmę, Husky potrzebują dobrego jedzenia. Zostały stworzone tak, aby jeść naprawdę mało. Jednak karma musi być dobra i dobrze zbilansowana. Mają specyficzne charaktery, które są ściśle powiązane z typem użytkowym rasy. Niedoświadczonemu psiarzowi rasa może przysporzyć drobnych problemów, dlatego nie poleca się jej na pierwszego psa. Co, Hasanek, tyłek tu pokazałeś? Husky mają bardzo przyjazny charakter, aż przesadnie. Gdyby ktoś się włamał do naszego domu, to Husky najpierw by złodzieja zamęczyły błaganiem o głaskanie, a potem pomógłby mu wynieść nasze rzeczy. Oczywiście to wszystko zależy też od danego osobnika. Może trochę przesadziłem oczywiście w ramach żartu, ale tak czy inaczej, na psa stróża Husky się raczej nie nadaje. Jest bardzo pozytywnie nastawiony na ludzi oraz inne zwierzęta. Dlatego są to świetne, rodzinne psiaki. Mogą z lekkim dystansem podejść do osób, które widzą po raz pierwszy. Chciałem Wam również powiedzieć, że obecnie nagrywam nowym aparatem. A często to pytacie, czym są moje materiały tworzone. Dostałem od firmy Sony paczuszkę, w której jest Sony ZV-E10 i jest to następca ZV-1, którym prawie ostatnie 2 lata kręciłem odcinki podróżnicze. I jest to dalej mały aparat kompaktowy, z tym, że teraz został rozbudowany o możliwość wymiennej optyki. Dzięki czemu można pokazywać świat tak, jak się chce.
Do wyboru jest ponad 60 modeli obiektywów, w tym nawet te zaprojektowane do nagrywania filmów. Ja dostałem dwa obiektywy. Jeden to 16-50, ma smukłą, zwartą konstrukcję o minimalnej długości 29,9 mm, czyli jest naprawdę mały, idealny do zabierania w podróż. Po prostu jest mały i lekki, a dodatkowo ma kołową przesłonę, umożliwiającą atrakcyjne rozmycie pierwszego planu i tła. Drugi obiektyw, który otrzymałem, to 16-55 ze stałą przesłoną 2.8, czyli jasny obiektyw, ten, którym obecnie nagrywamy. Zapewnia on doskonałą rozdzielczość na obszarze całego kadru i możliwość wykorzystania pięknego efektu bokeh. Kompaktowy, lekki i wyjątkowo wszechstronny. W aparacie na pewno warto wspomnieć o przycisku, którym w szybki sposób możecie poruszać się pomiędzy trybami zdjęć, filmowania oraz zwolnionego tempa. W taki sposób właśnie powstały ujęcia, jak Hasan biega. Obok jest przycisk bokeh, którym w łatwy sposób, bez szukania funkcji w menu, możemy regulować rozmycie tła. Czyli tak, dookoła mnie jest tło przejrzyste, ale w momencie, gdy operator kamery naciśnie przycisk, tło robi się rozmyte. No i tutaj też bardzo fajnie komponuje się funkcja prezentacji produktu. Aparat sam wykrywa przedmiot, który pokazujemy. No i wyostrza na nim obraz. Akurat trzymam o niego obiektyw 16-50, ten mniejszy. Kiedy włączymy tryb prezentacji produktu, aparat automatycznie przenosi ostrość z twarzy na umieszczony przed obiektywem produkt, bez potrzeby pokazywania go na tle ręki. No i super jest też to, że po podłączeniu go kabelkiem USB do komputera możemy od razu z niego streamować, bez żadnych dodatkowych zbędnych urządzeń. No i oczywiście aparat posiada też funkcję robienia super fotek. Zróbmy w takim razie jakieś. Paski raczej nie szczekają, bardziej wyją. W internecie można znaleźć pełno filmików ukazujących popisy wokalne Huskiego, które robią na nas piorunujące wrażenie. Przez pierwszą minutę, bo potem nasze uszy błagają po prostu o litość. Not turning on the water. Come on. Come on. Husky są psiakami bardzo niezależnymi. To jest jeden z głównych powodów, dla których nie jest polecany początkującym. Momentami może być ciężko z treningiem psa o takim charakterze. Posiadają łowcze zapędy i jednocześnie cenią sobie możliwość swobodnego węszenia na spacerach, więc trzeba być bardzo ostrożnym, zwłaszcza kiedy wiemy, że zabieramy psa na tereny, gdzie jest dużo zajączków, wiewiórek i innych dzikich zwierzątek, na przykład tak tutaj w parku. No ale Hasan ma już swoje latka, konkretnie 9, i jest przekochanym pieszczochem. No ale jak widzieliście, wybiegać też się lubi. Mają one tendencję do włóczęgostwa i ucieczek, dlatego trzeba być ostrożnym. Psy tej rasy są przeważnie zdrowe. Takie zostały stworzone. Jednak oczywiście zdarzają się przypadki chorób, które mogą dotykać tę rasę i często ma to związek z nieodpowiednim żywieniem lub układem ruchu. Husky wymagają ogromnej ilości ruchu. Co tam jest? No tak, no wiewiórka leci i od razu wypaczył. No widzisz, Hasan już uciekła na drzewo. No chyba nic z tego, co? Spoko, w domku dostaniesz coś do jedzonka. Popatrzył się na właściciela, czy może lecieć. Husky wymagają ogromnej ilości ruchu. Są sami pracującymi. Ten pies jest po prostu niezamordowany, więc absolutnie nie nadaje się dla człowieka o trybie życia kanapowca. Bez ruchu psy podpadają w otyłość i choroby będące jej efektem. Mimo że tak wiele osób decyduje się na psa rasy Husky, to większość z nich jednak niestety trafia do schroniska. Piękne oczy, futro i ogólnie atrakcyjny wygląd psa wręcz kradnie serce. I często psiaki trafiają do nowego domu, do osób nie zdających sobie sprawy, jak wymagającą rasą jest Syberian Husky. Nowi właściciele nie dają sobie rady z charakterem pupila i spełnieniem jego potrzeb, zwłaszcza ruchu, i poddają się niestety, oddając psa. Powtórzę jeszcze raz. 1000 km przy minus 40 stopniach Celsjusza i wietrze o prędkości 100 km na godzinę w 5 dni. Nadal brzmi niesamowicie. Rasa Husky ma swojego własnego bohatera, a mianowicie psa Balto. Mimo że psiak brał udział w akcji ratującej życie wielu osób, to jego historia jest dość przykra, o czym często nie wspominają oficjalne i najpopularniejsze źródła. W 1925 roku na lasy wybuchła epidemia błonnicy wśród dzieci. Szalały potężne burze śnieżne, przez co transport lotniczy oraz klasyczny lądowy był niemożliwy, więc nie dało rady dostarczyć antidotum, dopóki do akcji nie zaciągnięto 20 maszerów, w tym zaprzęg Sapali, który dotarł jako pierwszy, oraz Kaasena. I to właśnie w tym drugim zaprzęgnięty był pies Balto. Skoro nie dotarł pierwszy, to dlaczego akurat ten pies stał się bohaterem? Dokonał niesamowitego.
A mianowicie, Maszer doznał ślepoty śnieżnej. Nie był w stanie sterować zaprzęgiem. Balto jako pierwszy pies przez 80 km biegł w śnieżycy, ciągnięty swoim własnym instynktem do celu. I mu się udało. Pies stał się bohaterem Ameryki. Postawiono mu nawet pomnik. I tutaj kończy się sielanka, ponieważ pies razem z całym zaprzęgiem wylądował w cyrku, spięty łańcuchem i głodzony. Dopiero gdy ktoś rozpoznał psa Balto, zaczęto zbiórkę na uwolnienie psiaków. Swojego żywota psiaki dokonały w zoo, gdzie miały zdecydowanie lepsze warunki niż w cyrku. Balto odszedł w 1935 roku. Ciało psa zostało spreparowane i po dziś dzień można go oglądać w Muzeum Historii Naturalnej w Cleveland. Balto został inspiracją do stworzenia takich produkcji jak film animowany Balto oraz film Balto o tej samej nazwie. Bohater psiego zaprzęgu, Siberian Husky, to niesamowite psiaki. Urzekają swoim wyglądem, ale mają też wspaniały, przyjazny charakter. Ta rasa za opiekę odwdzięczy nam się wiernością i przyjaźnią. Co ciekawe, będzie się z nami przyjaźnić długo, ponieważ psiaki te są długowieczne, żyją nawet 15 lat. Mogą przysporzyć trochę kłopotów ucieczkami i włóczęgostwem, czy instynktem łowieckim, ale takim słodkim psiakom chyba wszystko da się wybaczyć. Także podsumowując, husky są wymagające. Zaletą tej rasy jest przyjazne nastawienie do otoczenia, w tym ludzi i zwierząt. Nie jest agresywny wobec innych psów, jest zdrowy i długowieczny. Wadą tych psiaków jest skłonność do ucieczek. Problemy z posłuszeństwem, jest trudny do wyszkolenia. Ma skłonność do niszczenia. Linieje i ma ogromną i ciężką do zaspokojenia potrzebę ruchu. Jeśli któraś z tych wad nie jest dla nas do zaakceptowania, lepiej zastanowić się mocno nad psiakiem innej rasy. Hasan jest już chyba bardzo zmęczony tym nagrywaniem, bo co chwilkę wypatruje jakiegoś innego psiaka albo wiewiórki i chciałby tutaj pobiegać, więc ja myślę, że po prostu Hasanika troszkę spuścimy jeszcze raz, sobie pobiega i damy mu święty spokój. Jeżeli dzisiejszy materiał Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę i docencie kanał subskrypcją. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, Kamilin Travel, z którego dowiecie się o wiele więcej, bo tam też będzie o tych psiakach i będzie śliczne zdjęcie, które Wam pokazywałem. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Piona, Hasanik, pożegnamy się. Cześć. No, co tam jest? No tak, tak, wolne. Już zrobione wszystko. Chodź, idziemy.